Dzień dobry. Gościem naszego cyklu Rozmowa Niekontrolowana jest Artur Dziambor, poseł. No i właśnie, tu mam problem, bo jeszcze kilka dni temu powiedziałabym poseł Konfederacji, a teraz wyrzucony z tej partii. Teraz poseł wolnościowców, ponieważ razem z kolegami wolnościowcami odeszliśmy wczoraj z Konfederacji. Stworzyliśmy nowe koło, koło Wolnościowcy. Partia, która istnieje już prawie rok, więc teraz będziemy zajmowali się swoją partią, swoim kołem, rozwojem tego i szykujemy się do wyborów. Nie wygląda pan na zmartwionego szczególnie tym wyrzuceniem. To mam inne pytanie w związku z tym, czy nie łatwiej było i nie lepiej było odejść z honorem po prostu? Nie wyglądam na zmartwionego, ponieważ czas minął bardzo długi takiego przekomarzania się z moimi kolegami z Konfederacji na temat tego, jak będzie wyglądał start w następnych nadchodzących wyborach. Natomiast rzeczywiście sytuacja, w której się znaleźliśmy, była bardzo trudna, ponieważ my mieliśmy pewne umowy między sobą. Część z nich była umowami na piśmie, część z nich była honorowa. Zarówno te na piśmie, jak i te honorowe nie zostały dotrzymane przez naszych kolegów, a cały czas staraliśmy się robić wszystko, żeby jednak dotrzymane były. A jak pani wie doskonale, takie rzeczy jak intercyza podpisuje się nie na czas, kiedy się kochamy, tylko na czas, kiedy się przestaniemy kochać. I dokładnie w ten sam sposób podpisaliśmy wszyscy pewne umowy. Jedna z nich mówiła o tym, że posłowie się nawzajem nie wygryzają i nie próbują sobie zrobić krzywdy i będą startować w następnych wyborach w tym komplecie, w jakim rzeczywiście zostali wybrani w 2019 roku. Niestety to nie zostało dotrzymane. Ale to trwało, niestety. Ta umowa została odwołana dopiero przed świętami, więc trochę czasu minęło, kiedy próbowaliśmy jeszcze jakkolwiek pozostawać w Konfederacji negocjując. Przywieziono Stanisława Tyszkę w teczce, można powiedzieć, tak. I zakończyła się ta piękna historia miłosna między wolnościowcami a Konfederacją. Ale tak czy inaczej, sądzę, że jest pan szkodnikiem jednak, bo tak. Został pan wyrzucony za szkodę, na szkodę tak partii, działał pan. Jest tak napisane we wniosku, tylko tak. Po pierwsze wniosek napisał kolega Bartłomiej Pejo, który jest radnym PiSu. I to jest paradoks. Prywatnie zięciem Korwina, ale to akurat ma mniejsze znaczenie. Większe znaczenie ma to, że w tym wniosku dwukrotnie użył przeciwko mnie sformułowania totalna opozycja, sugerując, że się do niej przymilam też różnymi wypowiedziami, na przykład tym, że jestem w stanie zauważyć, że są posłowie poza mną jeszcze, którzy głosują wolnorynkowo od czasu do czasu w opozycji tej, która jest dzisiejsza. Stwierdziłem po prostu fakt. Okazało się, że to jest przymilanie się do opozycji. No i zostałem też skarcony tutaj za to, że powiedziałem, że prawybory, które się odbyły, ja to opisałem słowami prawybory na pełnym Putinie, natomiast rzeczywistość jest taka, że mamy dowody po prostu na to, że te prawybory zostały sfałszowane. Jeden z tych dowodów został podany wczoraj. Mówiliśmy o tym, że jedna z asystentek Dobromira Sośnierza zagłosowała w tych prawyborach 4 razy, chociaż oczywiście w regulaminie było to niemożliwe, ale nie dopilnowano tego. Skoro nie dopilnowano osoby im znanej, czyli asystentki posła, to znaczy, że mogło to być na zupełnie inną skalę, z czego jestem pewien właściwie, natomiast oczywiście tutaj mamy dowód. No i trzecia rzecz, która była, to było to, że ja w jednym z wywiadów powiedziałem, że Rada Liderów zhańbiła się jako konserwatywna partia, odwołując uchwałę, która mówi o gwarancjach. To tak jakby pani kupiła samochód Kia słynny z 7 latami gwarancji i po roku by pani powiedzieli, że te gwarancje to oni tak żartowali. No i to się odbyło w konserwatywnej organizacji, która cały czas mówi o tym, że umów należy dotrzymywać, to pacta sunt servanda. Ja powiedziałem, że to pięknie wygląda na kubkach i koszulkach, ale w rzeczywistości już niekoniecznie, gdy trzeba rzeczywiście dojść do trudnego momentu. Więc z tym szkodnikostwem, wie pani, to nie ja wymyśliłem ten tryb. To nie ja stwierdziłem, że już nie chcę współpracować z kolegami. To nie ja strzelałem do kolegów, tylko to we mnie strzelali koledzy, więc ja nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. Rzeczywistość była taka, że po prostu zmienił się jakoś tam układ sił wewnątrz Konfederacji i ten układ sił postanowił wyeliminować część osób, które siedziały przy stole. Akurat trafiło na mnie, ale postanowiłem jednak walczyć i walczyłem tak długo, póki ta walka miała sens, aż w końcu sensu już nie miała żadnego.
Kiedyś w Konfederacji można było powiedzieć wszystko. Tak. Ja przypomnę właśnie Janusza Korwin-Mikke, który no, mówił rzeczy oburzające, obrażające. Grzegorz Braun, który no, jest znanym fundamentalistą i chce, żeby Polska miała jednego właściwego króla, czyli Jezusa Chrystusa. Oni wszyscy chcą akurat w tym momencie, bo tego może pani nie wiedzieć, ale istnieje coś takiego jak Konfederacja Giedrzwałcka. I to rzeczywiście ta Konfederacja Giedrzwałcka to jest obecna konfederacja. Sygnatariuszami tego aktu są Grzegorz Braun, Robert Winnicki i Sławomir Mentzen, więc zostali w tym momencie w swoim sosie. Ja do tego sosu kompletnie nie pasowałem, więc nie dziwota, że mnie się pozbyli pierwszego. No ale trochę się pan gotował z nimi. Troszkę się z nimi gotowałem, oczywiście, ale to tak niestety jest. No, w małżeństwie też tak jest, że w pewnym momencie dochodzi do rozwodu i potem no i czegoś, żeś ty tyle siedziała albo siedział z tym drugim, z tą drugą. Tak? No niestety tak to czasem bywa. No i tyle. No, w polityce jeszcze tym bardziej tak to czasem bywa. A decyzja o wyjściu z partii na pół roku przed wyborami to jest decyzja bardzo trudna, ponieważ no, większość komentatorów nam to mówi, że to jest misja kamikadze, którą podjęliśmy. Zaraz wrócimy jeszcze do tego, co dalej z wolnościowcami, ale chciałam pana zapytać, czy z pana oglądu wynika, że Konfederacja sypie się jak łupież, używając kolokwialnego określenia? Nie, Konfederacja w tym momencie jest zupełnie inną konfederacją niż ta, która była w 2019 roku, a więc tutaj no, mój kolega Dobromir Sośnierz powiedział podczas konferencji, gdy odchodziliśmy, że ta Konfederacja to jest koniec tej Konfederacji, która była. Teraz będzie inna Konfederacja. To będzie Konfederacja Sławomira Mentzena i Roberta Winnickiego. Konfederacja no, jednak poglądowo zbliżona i oparta na tym Giedrzwałcie, o którym wspominam. No i czyli nie wiem, czy to będzie naprawdę tak na poważnie będą chcieli dążyć do tego, żeby Chrystus został królem Polski? To trzeba ich pytać. Podpisali to wszyscy. Ja nie wiem, czy ta Konfederacja to będzie... Nie, no właśnie ja nie. Ja nie wiem, czy ta Konfederacja będzie konfederacją atrakcyjną przede wszystkim dla młodego wyborcy. A młody wyborca to była jednak podstawa dla tej Konfederacji, którą my próbowaliśmy zbudować w ten sposób i to no, nie wiem, ja o to dbałem, żeby ta Konfederacja była przede wszystkim bardzo wolnorynkowa, ale poza tym też, żeby jednak nie wstydziła się i nie bała się demokracji. W deklaracji ideowej wolnościowców są wpisane wszystkie zasady demokracji bezpośredniej i ja mam nadzieję, że to się też uda, żeby no, te pomysły pojawiły się w Sejmie. To jest bardzo trudne w obecnym czasie, ponieważ rządząca partia w ogóle o tym nie myśli, a wiadomo, że władza zawsze decyduje o tym, o czym w ogóle chce rozmawiać. To też trzeba brać pod uwagę, ale no, mamy jeszcze swoje narzędzia, mamy na szczęście możliwość występowania w Sejmie z wolnej stopy w trakcie oświadczeń poselskich. Mamy konferencje prasowe, możemy pisać poprawki do ustaw, więc tak źle nie będzie, chociaż czasu jest mało, bo no właśnie zostało pół roku, a jak pani zapewne wie, Sejm będzie teraz obradował raz w miesiącu. Trzech muszkieterów, że tak powiem, zostało na placu boju. Czy pan sądzi w ogóle, naprawdę, że jest jakaś szansa na to, żeby w ciągu pół roku stworzyć taką organizację, która z własną listą może pójść do wyboru? No to jest jak porywanie się z motyką na słońce. No to pani redaktor, bo zawsze było tak, jak my założyliśmy wolnościowców, to może nie zawsze, ale to prawie rok już minął. Tak, jak my założyliśmy wolnościowców, to bardzo dużo było takich komentarzy, że dobrze, fajnie, że jesteście, fajne, macie pomysły, jesteście spoko, ale jesteście w Konfederacji. Więc teraz wyszliśmy z Konfederacji i czekamy na tych wszystkich ludzi, którzy nam to pisali i powiem pani, że akurat źle nie jest, bo od 3 dni mamy wysyp chętnych ludzi, którzy zapisują się do naszej partii, więc będziemy mieli tak naprawdę z kim pracować i z kim rozmawiać. Rzeczywiście jest to trudna sytuacja, biorąc pod uwagę, że jeszcze trzeba wypromować nazwę na ulicy. To, że my w internecie jesteśmy, to nie jest wszystko. No, to więc... są zawsze punkty za nowość. Tak, więc liczę na takie rozmowy jak z panią tutaj w tym momencie, że dzięki temu więcej ludzi usłyszy, że wolnościowcy są i że mają pewną ofertę i że tę ofertę można sprawdzić na stronie wolnościowcy.pl. Działamy po prostu i próbujemy się przebić. Wiem, że nie jest łatwo, ale z drugiej strony na scenie politycznej w tym momencie jest tak gigantyczne przetasowanie. Tak bardzo nie wiadomo, w jakiej kombinacji wystąpi opozycja. Nawet nie wiadomo, w jakiej kombinacji wystąpi PiS, bo nie wiadomo, czy Solidarna Polska będzie z nimi razem na listach. Nie wiemy, czy Hołownia będzie w Platformie, czy z PSL-em, czy PSL będzie z Platformą, czy Hołownia sam, czy Lewica z Platformą. Więc tak naprawdę tyle jest niewiadomych, a zostało pół roku. Może się bardzo dużo stać i taka
nowa partia, jak wolnościowcy, może być przypadkiem tym zaskoczeniem tej kampanii. A do kogo moglibyście się przytulić? To raczej do nas mogliby się ewentualnie przytulać ludzie, natomiast wolnościowcy mają bardzo twarde założenia ideowe, bardzo jasne. I myślę, że na tyle... A prawie 4 lata w Konfederacji nie świadczyły o tym. Tak? 4 lata w Konfederacji... Na kompromisy. Nie, 4 lata w Konfederacji, no nie zawsze, bo akurat głosowaliśmy inaczej w niektórych kwestiach. Proszę prześledzić głosowania. Jak były te głosowania, w których trzeba było pokazać się wolnorynkowo, to my głosowaliśmy wolnorynkowo, a na przykład nasi partnerzy z Ruchu Narodowego nie. Tak, więc chociażby przytoczę głosowanie za tym, czy w niedzielę można sklepy otwierać. Tak, to tutaj mieliśmy dosyć mocne spięcie i takich głosowań było więcej. Więc akurat pod tym względem nie, my się dosyć mocno wyróżnialiśmy, tylko że no, w pewnym momencie był czas, kiedy można było o tym rozmawiać na zewnątrz, a był czas, kiedy po prostu tłumaczyliśmy nasze głosowania, jeżeli rzeczywiście było co tłumaczyć. To do kogo mogliście się przytulić? No nie jest taka, nie ma takiej rozmowy w ogóle u nas. Jest tak, że my założyliśmy, wyjście z Konfederacji założyliśmy... Panie pośle, ja już tyle lat słyszałam takie słowa. Ja też, ale w pewnym momencie zaczął się Palikot, w pewnym momencie zaczęła się Nowoczesna, w pewnym momencie zaczął się Hołownia. To wszystko były ruchy, które powstawały na zasadzie, zróbmy to teraz i zobaczymy, co będzie. I zobaczyli i całkiem nieźle było. Ziobro i Solidarnej Polski, gdyby szła osobno? Ale Ziobro i Solidarna Polska nie pójdą osobno. Tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. Poza tym Ziobro i Solidarna Polska, szanowna pani redaktor, niestety głosowali za wszystkim tym, co my krytykujemy w Prawie i Sprawiedliwości. Nie widzę tutaj możliwości odwrotu od tej linii, a tutaj no niestety my jesteśmy partią skrajnie wolnorynkową. My możemy rozmawiać z wolnorynkowcami. Tych wolnorynkowców jest bardzo dużo, poza parlamentem. Akurat, ponieważ no nie wszyscy zmieścili się w Konfederacji, a poza parlamentem jest wiele takich osób, z którymi ja bym wyobrażał sobie współpracę i chciałbym, żeby ci ludzie przyszli i z nami chcieli startować w następnych wyborach. No ale jednak ta łatka Konfederata będzie się ciągnęła za wami, no jestem bo to tego prawie świadomy, 4 lata. Jestem tego świadomy, tak to jest, jak się zmienia ugrupowanie, no niestety, ale myślę, że nasza praca w Konfederacji również była zauważalna i myślę, że no jednak będziemy docenieni przez wyborców, za to, że nawet w Konfederacji będąc, byliśmy jednak pewną inną grupą. Widzę, że polityka pana wessała jednak te 4 nie, lata. Utyłem. te 4 lata podobały się panu, bo nie chce się pan z nią żegnać. Mimo tego całego brudu, na który pan patrzy, bo ja nie pamiętam polityka... takiej kadencji, tak obrzydliwej, tak pełnej afer. Tak, to jest najtrudniejsza kadencja chyba od lata. Obserwuję politykę od 20 lat ponad i zawsze stałem za płotem i krzyczałem, wpuśćcie mnie. Natomiast polityka to jest pasja. To jest moje ulubione hobby i to jest, no oczywiście w sferze marzeń jest, że z tej pasji, w której ja po prostu wiem, jak świat powinien wyglądać, chciałbym go zmienić, gdybym miał możliwość to zmieniać. Zawsze mówiłem o tym, że chciałbym na przykład mieć takie narzędzia jak Ministerstwo Edukacji i chciałbym wprowadzać moje pomysły, które mam jako nauczyciel z prawie 20-letnim stażem. Tak? Ale więc, nie, absolutnie nie, ja głosowałem przeciwko temu akurat. Także to jest oczywiste. Tam to jest zupełnie na inną rozmowę temat. Minister po prostu dostał pewne zabawki do ręki, których nigdy nie powinien dostać żaden minister. Wracam jednak do tego, że pan się tak z uporem trzyma tej polityki. Co w niej takiego jest pociągającego dla pana? Jezu, poza tym, że tylko proszę nie mówić tymi banałami, że dla Polski już tutaj rozmawialiśmy. Dla Polski, że dobrze. Okej, ja rozumiem, że wszyscy odpowiadają, inni powstawali, że... to mówili, rozumiem, że wszyscy odpowiadają, że dla Polski. Nawet Jacek Kurski mówił, pani prawda, redaktor, że wszystko robi dla Polski. Tylko pani redaktor, stworzenie partii na pół roku przed wyborami i wyjście na rynek jest gigantycznym ryzykiem, bo się może okazać, że dostaniemy 1% zaraz i nie będzie nas. A może się okazać, że dostaniemy 10 i będziemy sensacją, więc liczę na to drugie, jestem optymistą, ale no, jednak w polityce chodzi o to, żeby coś zmieniać. I no, ja bardzo chciałbym, żebyśmy doszli do tego momentu, w którym będziemy środowiskiem, które jest na tyle wybieralne, żeby rzeczywiście zmienić coś z tego, o czym my mówimy. Ja jestem świadomy tego, że nigdy nie będziemy żyli w idealnym libertariańskim świecie, w którym nie będzie żadnych podatków i wszyscy będą zdrowi i szczęśliwi, to jest jasne. Natomiast żebyśmy chociaż ktokolwiek z nas, żeby miał jakiekolwiek minimalne szanse na wpływ na to, jak wygląda rzeczywistość, a nie tylko wiecznie na krytykowanie rzeczywistości. Będziecie antypisowscy? Tak, oczywiście. Na czym to będzie polegało? Znaczy, na razie to miałam wrażenie, jak obserwowałam pana i kolegów, że jesteście za, a nawet przeciw. Mnie pani obserwowała i pani stwierdzała, że jestem za, a nawet przeciw w przypadku PiSu?
Różnie bywało. Nie, no naprawdę. My jesteśmy całkowicie po przeciwnej stronie do tego, co PiS sobą reprezentuje. W kwestii gospodarki to PiS jest partią, nie wiem, skrajnie lewicową na poziomie socjalizmu z komunizmem. No i to w ogóle nie ma o czym dyskutować. My głosowaliśmy w 100% przeciwko wszystkiemu, co Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało w tej dziedzinie, a w innych dziedzinach również zresztą, gdy próbowali jakkolwiek pomóc rozrostowi administracji, rozrostowi biurokracji, rozrostowi ograniczeń wszelkich, także no nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. To, że od czasu do czasu się zdarzy, że my zagłosujemy za, no to panie redaktor, no nie wiem, Adrian Zandberg też uważa, tak jak ja, że marihuana powinna być legalna, ale to nie oznacza, że ja będę z Adrianem Zandbergiem koalicję tworzył, ponieważ my się we wszystkim innym nie zgadzamy, a w tym akurat no jesteśmy razem, no zdarzyło się. Mhm. Wolnościowcy, którzy chcą iść samodzielnie, dobrze, zobaczymy. Natomiast chciałam zapytać, czy ile jest prawdy w tych pogłoskach, że konfederaci, którzy zostali, dogadują się z PiS-em i z Republikanami, z Adamem Bielanem, bo takie krążą pogłoski. Są to plotki. Koalicję po wyborach zawiązać. Są to plotki, o których my też słyszeliśmy. My wiemy, jak wyglądają ich prywatne kontakty z politykami, także może do tego dojść, ale to już bez nas, to już nie będzie nasz problem. Dzisiaj Konfederacja nie jest już naszym problemem. My dotarliśmy do pełnego rozbratu i będziemy komentować tylko polityczne wydarzenia, nie zważając na to, co robi Konfederacja. Jeszcze jutro będzie konferencja prasowa, na której zostanie opublikowany nasz raport na temat tych prawyborów, do których byliśmy zmuszani i które niektórzy uważają, że właśnie przez te prawybory to my teraz nie będziemy startować, bo przecież byśmy je wygrali. Otóż pewność była, że my byśmy ich nie wygrali. Wręcz po to zostały one zorganizowane, żebyśmy ich nie wygrali. Więc na tym skończymy dyskusję z Konfederacją po tym jutrzejszym wydarzeniu, które poprowadzi poseł Dobromir Sośnierz, który przygotował ten raport i myślę, że potem będziemy mogli już działać tylko dla siebie i na siebie i przekazywać Polakom, co chcemy zrobić. Ja ruszam w tym momencie w podróż po Polsce. Będę się spotykał z Polakami, z wyborcami i z moimi no, też działaczami mojej partii. Będę się szykował razem z kolegami do startu samodzielnego i mam nadzieję, że nam się to uda. Pan z Gdyni. Ja jestem z Gdyni. I nie wyobraża sobie pan startu z innego regionu? W sejmowych wyborach, bo to też trzeba znać ordynację. W sejmowych wyborach jest tak, że ja uważam, że nie powinno być spadochroniarzy, takich jak tutaj teraz pan wspomniany już w tej rozmowie Tyszka. Ale to każda partia. Każda partia to robi, ale ja uważam, że tak nie powinno być. Jest jeden wyjątek, to jest Warszawa. Warszawski okręg jest okręgiem wyjątkowym, ponieważ warszawski okręg jest okręgiem po prostu centralnym i tam z założenia zawsze startuje prezes danej partii. Natomiast no, dopuszczam takie podróże w wyborach europarlamentarnych, ponieważ europarlament ma swoje konkretne, specyficzne cele i tam akurat można startować z gdziekolwiek, byleby tylko próbować się dostać. Natomiast w Sejmie no, jednak reprezentuje się teren, reprezentuje się jednak ten okręg, a tego okręgu no, ciężko będzie reprezentować człowiekowi, który jest spod Warszawy, w poprzedniej kadencji wszedł z Rzeszowa, a teraz będzie wchodził z Gdyni. Już na koniec pytanie. Czy pan jest pewny, że nie dałby się PiS-owi kupić, bo PiS lubi wyłuskiwać takie wolne elektrony po to, żeby mieć głosy przy kolejnych głosowaniach? Jestem pewny i proszę to zapamiętać. Nie ma takich pieniędzy? Nie ma takich pieniędzy, żeby mnie PiS przekonał do tego, żebym poszedł do PiS-u. Proszę to zapamiętać. Wrócimy do tego po wyborach w październiku. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.